Pozostała maga ciśnia zarządzającym w Slendry na Asylum. Otóż to byli, bo wiele z typu zajrzyjście uciekli i da się złapać, dlatego też dzisiaj sobie zagrałem Slendryna. Oczywiście na trudnym poziomie trudności. To jest wyjście. I nie wiem, czy to był dobry pomysł, by włączać. Poczekajcie, ja sobie jak mam tutaj. A dajmy na maksa. Dajmy na maksa, żeby nas Slendryna. Ja sobie chyba usunę te reklamy. A ma ciągle, nie będziemy jej używać. Zobaczmy, czy się da schować w ogóle. Da się. Mamy fiolkę na sam początek, to mi się podoba. Chciałbym przejść dzisiaj ten hard. Mamy kluczyk. Fajnie by było przejść na chociaż harcie. Teraz coś tam było. A? Więc jesteśmy w jakimś opuszczonym psychiatryku. Nie wiem, czy tam jest. Czy tam iść? O, jakaś jadalnia. Nic nie ma. Mamy karteczkę za to pierwszą. Nikogo nie ma. Trzeba przeszukać pewnie wszystko. Nigdy nie wiadomo, co nam się przydarzy. Idziemy tutaj. Idziemy jeden klucz. Tylko po to, by dostać kolejny klucz. I w sumie to nie ma sensu. To co właśnie teraz zrobię. Najpierw sobie przejdziemy wewnętrzną stroną. Mam karteczkę. Właśnie dostałem jumpscare'a od Slendriny przez ścianę. To super. Władzę się po tą fiolkę nie będę, ale... Jak będzie taka potrzeba. A jest, bo w mnie goni jakaś babcia. Babcia to jest z pewnością, tylko że lata 70. Ja się mogę schować. Ja się mogę w takim razie schować. Jesteśmy bezpieczni. Nie widzi nas, to dobrze. W sumie chciałbym to przejść bez śmierci, tak poza tym tu mam fiolkę. Ojejku. Już musiałem mnie zauważyć, bo to było do przewidzenia, że mnie zobaczył. Najlepiej iść szybko. Właśnie dostałem znowu jumpscare od Slendriny. Babcie zgubiliśmy, żeby to... Chociaż fiolka. Taka fiolka jest mile widziana. Ten wózek chyba... Dostaliśmy taki klucz. I właśnie dostałem jumpscare'a od Slendriny. Musimy się... starać, by nas nie zabiła. Tak, teraz zabiję. Już nawet jakby nas dotrwa. Byłoby już po mnie, babka. Babka, nie goń mnie! Musimy iść z powrotem. Nie. Tu jeszcze mnie nie było. Otworzyliśmy jakieś drzwi. Znowu otwarliśmy. Wcześniej nie będę tych drzwi otwierać. Ojej, tu jest blisko. A ja nie wiem, gdzie my zaczęliśmy w ogóle. Chyba tu. Ojejku. Ojejku, zaraz zginę. Widzicie, ile mam HP? Ale już się czuję bezpiecznie. Ojejku, to było bardzo ojejku, nie wiem czemu mówię ojejku, ale... Kurde, Franca mnie przestraszyła, niepotrzebnie użyłem tej fiolki. A babcia tu będzie, to się wkurzę. Jeszcze nie zginąłem. Pamiętajcie, jeszcze nie zginąłem. To oznacza, że... Też wypiłem. Ciężko jest powiedzieć. Ciężko jest się odnaleźć. Tutaj. Tu nie byłem, bo nie otwierałem szafy. Tu nic nie ma.
ogóle otwieranie szaf teraz doszedłem do wniosku, że warto otwierać te szafy. Aha. Bardzo warto. Jak będzie Slendrina. O, mamy karteczkę, to mi pasuje. Spadam stąd 3 na 8. 3 na 8, taki lekki speedrun. Nic nie ma. Nic nie ma, z pewnością. Z pewnością zaraz zginę. Jak zginę, szybko zginę, to chyba na siłkę. Jednak jej nie użyję. Jestem Brilla właśnie. Jeszcze raz uderzy. Nie bardzo wyszła. A widzę właśnie, ile sobie mogę odnowić. Dzisiaj całkiem niedużo. Mamy karteczkę kolejną. Kolejna kartka mamy. Otóż to, mordy. Tu mamy kolejną szafkę. Tutaj nic nie ma, mam szafę, możemy się schować przed Slendriną, która atakuje. Aktualnie chyba się trzeba szybko odwrócić. W tym razie zginiemy. Jeszcze nie było po stronie wewnętrznej. Nie chciałbym zginąć, bo ja tego wszystkiego powtarzać nie będę chciał. Bo to jest... Cały czas w ogóle zauważyliście, że... O, karteczkę mamy kolejną. Tu nic niestety nie ma. Jak to zamknięte? Mamy jak już... Nie wiem, czy ja mam sens życia. Goni mnie babka. W ogóle nie wiem, czy ja mam w ogóle czas na to, by uciec, skoro ona zaraz mnie zabije. No i właśnie. Możemy się odrodzić. Nie, nie, dzięki, nie. Koniec. Idę nadal na hardzie. Żeby było trudno. Zawsze idę w tym, co zauważyliście. Takie darmowe drzwi. Których oczywiście nic nie ma. W szafce też nic nie ma. Dobra, speedruna teraz robimy. Tu nic nie ma, nie ma. Dobra. Ja w ogóle mogę wchodzić na czuja do pomieszczenia i mówić wam, że nic nie będzie, bo prawdopodobnie. Mówić wam, że nic nie będzie. Prawdopodobnie nic nie będzie, ale mamy tutaj karteczkę. No to fajnie nam poszło. Dobrze nam poszło. Mamy karteczkę. Będzie. Mam za to tam fiolkę. Teraz szukam kartki. Na fiolkę. O, widzicie, ona była tak daleko, a nadal mnie skrzywdziła. Tu mogę w razie czego wrócić, żeby jakoś wychodził. To jest zamknięte niestety. Może się obejdziemy tutaj dookoła. Ojejku. Ojejku, ojejku, mamy ochotę. Kurde. Nic nie mam. No nic nie mam. To będę wam mówić, wchodząc do pomieszczenia, że nic nie ma. To w sumie też nic nie będzie. Albo będzie. Będzie powietrze. O, Sandrina nam pomogła, bo mnie odwróciła uwagę. I właśnie dzięki temu odcieńczyła się nam. To jest kolejna karteczka, idę po nią. O, babka. Mam złe przeczucia. Mam złe przeczucia. Nadal jesteśmy na hardzie. Mam złe przeczucia. To nam się nie uda. To nie, goni mnie. No ona mnie jeszcze dorwała, rozumiecie to? Babka mnie nadal dorwała. No, cieszę się, że za mną podążasz, ale... Kurde... Nie mam tego... życia. Co chyba czymś frontowe. No i czemu ty za mną podążasz? Czemu ty za mną podążasz w ogóle? Oj, nie. 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 Idziemy bokiem, może będzie szybciej. Bo jednak... Jednak... Jednak nie będzie szybciej. Warte drzwi. Oj, już jest blisko. Oj. Nie, nie, nie. Oj. No i... Dobranoc, babka.
Dobra, wiecie co? O, klucz. Przełączyłem na medium, bo bardzo trudno jest, nie da się przejść w ogóle. Użyłem jeden klucz tylko po to, żeby zobaczyć puste pomieszczenie. Gut. Tam była fiolka, nie fiolki, w sumie już nabyłem w swojej kolekcji. Pana Jakuba. Mam kolejną karteczkę, nie idzie mi źle, fatalnie mi nie idzie wcale. I kolejna szafka. I tu nic nie ma. Tam też nic nie ma w tej szafie, więc nie. Tak jak mówiłem, mogę na czuja wchodzić do pomieszczenia i mówić wam, że nic nie ma. Tutaj jest fiołka. Wiem, czy sobie mam nowe życia. Zaraz. Chyba tak zrobimy. To jest moje jakieś. Babcia idzie, więc my sobie idziemy tutaj. Tam były zamknięte drzwi. Tam się domyślałem, że będzie kartka. No, ona chyba mnie nigdy nie przestanie golić. Tylko brakuje jeszcze tego baseballu, który mogłaby nam nabić trochę rozumu. A jest. Tu jest coś na pewno. Czuję się, jakbym grał w Red House. Albo w dziadka nawet. Więc nie ma. Ojej. O! Ale to było podwójne combo. Babka, nie do mnie. Mała klucz. Tędy, my przyszliśmy tędy, co nie? Tędy przyszliśmy. Na pewno tędy chyba. Tam była fiolka na pewno. Cieszę się, że za mną podążasz, ale ja się tego nie spodziewałem, że jest tak blisko. Możesz mnie zostawić. Babka, zostaw mnie. Nie. Zostaw mnie, babka. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. A kurde. Możesz mnie zostawić w końcu. Mam kartkę, ale nic nie zrobię, jak mnie będzie gonić ta Franca. Ja pierdolę. Możesz mnie zostawić. Bardzo proszę. Tak tylko ładnie proszę sobie. Ładnie proszę. Dobrze się zapowiada. Miankę zrobimy. Następnie. Parę godzin. O, mamy kartkę. Goni mnie nadal. Babka mnie nadal goni. Tam nic nie było. Mam fiolkę na to. Jakby nam coś zrobiła. Może tutaj coś zrobimy. Kurde, co to było? A, cholera mnie jest ugryzła. Ugryzła mnie. Nie możemy tego wziąć. Nie możemy? Przez tekstury nie możemy tego wziąć. Ja bym chciał to. O, wzięliśmy sobie. To którędy wracamy? Tędy. Myślę, że wracamy. Ale jeżeli przestanie babka gonić. Przestaniesz mnie gonić. Ona mnie przestała gonić. Mam nadzieję taką. Już byliśmy. My weszliśmy na zero. Ja mam pełne zdrowia w tym momencie i się nie boję. Tu jest po lewej stronie wyjście. I babcia, która właśnie. Tu była. Jej puste pomieszczenie. Zgadłem. Zwykłe puste pomieszczenia. I ją też mamy. Zaczynam mieć pewne podejrzenia. Oni to specjalnie robią. Tutaj nic nie będzie. Chociaż pewnie ze Slenderem. Tak samo było, że wyczułem całą fabułę.
Pamiętam go, nie miałem to 6 na 8, ja wyczułem całą fabułę w tym momencie. To nie była ona, ale mamy karteczkę, więc wracamy się. Tutaj się wracamy, mam nadzieję, że babki nie ma w pobliżu, bo ona jest tutaj najgorszym NPC-tem. Ona zacznie gonić, to po prostu jest najgorsza rzecz. Myślę, że babki tu nie ma, idźcie. Zajrzeć możemy. Czy ja te drzwi zaglądałem? Chyba tak. Tak, jadę za. Czy ona będzie cały czas na mnie wyskakiwać? Dziecko z mędriny. Mam karteczkę. Możemy uciekać. Dziecko z Lendriny, zostawiam was już. Ja już was zostawiam, już możesz się nim zaopiekować. Ja już idę stąd. Wiem, że jestem mile widziany, ale ja stąd spadam. Spadam stąd w mordy. O babcia. O babcia, witamy. Idziemy drugą stroną. Nie. Nie. Nie możesz tego zrobić. To z Lendriny nie wyskakuj już na mnie. Ja się wkurzę. Oj. Tak, to będzie ta jadalnia. Muszę tutaj tą stroną. Tak, będziemy się patrzeć w dół. O, może nam to wyjdzie. Może na. Co to było? Ale wyszliśmy. O, to za straszne miejsce. Kurde, udało nam się, ale wyskoczył mi jakiś antywirus. Co to za miejsce, co to za dziecko? Weź cutscenka. Fajnie. Powiem wam, spodziewałem się po tej grze czegoś więcej niż zwykłego zakończenia. Widzicie tą babkę tutaj po lewej stronie oczywiście. Tu jest babka, patrzy sobie na nas. Ogólnie gra nie jest jakaś skomplikowana. Po prostu jak w Slenderze, Slendermanie, trzeba zbierać kartki. Poczekajcie, możemy wyjść, co tu pisze. Aha, tu wszystko pisało. Musimy znaleźć 8... kartek, stron. Aha. Jeśli zobaczysz mamę Sandriny, czyli babcię, uciekaj. Czyli to jest cyrka, gramy. Więc to by było mordy na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Mordy. Elo!